A z nami bohater dzisiejszego meczu, strzelec hat-tricka. Tak wracać po kontuzji to chyba każdy by chciał. Adam Imiela. No na pewno fajne uczucie strzelić 3 bramki i pomóc drużynie. No ale na ten sukces pracowała cała drużyna, bo tak naprawdę dobrze weszliśmy w mecz. Kontrolowaliśmy przebieg spotkania od pierwszej minuty i uważam, że zasłużenie wygraliśmy 3-1. Trochę głupio stracona bramka. No ale no, nie ustrzegliśmy się błędu, no ale tak jak mówię, zasłużone zwycięstwo 3-1. Który to hat-trick w twojej karierze, czy liczyłeś sobie już? Pierwszy, także na pewno fajne uczucie w takim meczu zagrać i strzelić 3 bramki. Nie dość, że hat-trick, to jeszcze skandowane jest twoje nazwisko na koniec meczu, Adam Imiela. Rzadko się to zdarza tutaj w Stalowej Woli. No też pierwszy raz to mi się zdarzyło, także tak jak mówię, no na pewno fajne uczucie, na pewno też cieszy podwójnie, bo to pomogłem drużynie zdobyć 3 punkty, a to jest najważniejsze. Co ty robiłeś w tej przerwie, kiedy miałeś kontuzję? Bo nawet pojedynek biegowy wygrałeś przy trzeciej bramce, a jakimś szybkościowcem nigdy nie byłeś. Nigdy nie byłem szybkościowcem. No, ciężko pracujemy, tak naprawdę wszyscy mamy dobrych trenerów od przygotowania motorycznego. Tutaj zasługi dla trenera Żmudy, bo on nas przygotowuje pod kątem motoryki i to widać później na boisku, jak gonimy pełne 90 minut i tak jak mówię, no to przynosi rezultat i daje efekty w postaci zwycięstw. Dzięki, leć już po zimno. Powodzenia w kolejnych meczach.